Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dziś partię, która była rozegrana w 2009 roku pomiędzy Magnusem, Karlsenem a Władimirem Kramnikiem. Obydwaj mistrzowie świata, ale nie w tym czasie, ponieważ Kramnik był mistrzem świata w latach 2000-2007, a Karsen dzierży ten tytuł od 2013 roku. Partia była o tyle ciekawa, bo rozegrana została na ślepo. Panowie nie patrzyli na szachownicę. Bardzo ciekawy sposób na grę, na liczenie wariantów, na wyobraźnię. Polecam do treningów. No i przejdźmy do tej, do tej partii. Tutaj Karsen rozpoczął ruchem D4. D4 Skoczek F6 odpowiedział. Kramnik C4. Posunięcie E6, Skoczek na C3 i goniec zagrał sobie na B4. Pojawiła nam się obrona Nimcowicza. Oczywiście, żeby nie grać tej obrony, można grać sobie na przykład y, przepraszam, D5 y, w normalna, normalny gambit hetmański mógłby powstać, no ale dobrze, y, Nimcowicza, nie rozlekajmy tutaj za dużo. Goniec B4 nastąpiło, Hetman C2, oczywiście bronimy tego skoczka, żeby sobie tej struktury tutaj nie zepsuć, aczkolwiek istnieją też takie posunięcia, jak skoczek F3, y, również ruch E3 jest możliwy, system Rubinsteina tutaj oczywiście wybić można i zepsuć tą strukturę pionów, ale to wszystko jest zamierzone. Jest jest też taki ciekawy ruch F3, na przykład w danym momencie. No ale Hetman C2 wybrał Magnus Carlsen. I tutaj e, Kramnik postanowił e, zrobić od razu rozszadę. E, dodam, że również czarnymi, w tym momencie, można by było na przykład powalczyć o centrum, zagrywając C5. Standardowe posunięcie. E, także też można było próbować zagrać e, D5. Tutaj po ruchu D5 niech nas e, nie zmyli to, że Hetman daje szacha i bierze gońca. Absolutnie, bo mamy skoczek C6, wszystko się broni. No cóż, ale Kramnik wybrał inną drogę. Dzięki temu daje możliwość Kalsenowi zdobycia bardzo silnego centrum i tak właśnie się dzieje. Posunięcie E4 i tutaj e, Hetman dobrze broni. Oczywiście można spróbować zbić teraz skoczka, e, bo wymuszone jest wybicie pionkiem, gdyż ten pionek musi być pilnowany przez Hetmana. No ale tutaj Kramnik postanowił zagrać takie posunięcie troszeczkę strategiczne, grywane jak najbardziej, posunięcie D6. Jaki, e, co jest celem tego posunięcia? Przede wszystkim tutaj czarne mogą próbować grać e, E5 i grać C5, mimo wszystko, ale też nie pozwalają zagrać od razu pionkowi E5 bez wymiany. Znaczy, jak będzie wymiana dla czarnych w ten sposób, no to będzie troszeczkę więcej tutaj luzu na linii D. No ale zastanówmy się, właśnie co by mogło nastąpić zamiast D6. Tu ciekawym rozwiązaniem byłoby na przykład zagranie D5. I logiczne, dlatego że mamy zrobioną roszadę i możemy poszarpać tutaj centrum. No ale czy to <laughs> przyniesie. Dla nas taki skutek bardzo dobry dla czarnych. No zobaczymy. Tutaj, oczywiście, białe tej roszady nie mają i wykorzystujemy jeszcze to związanie, dlatego szarpiemy centrum. Moi drodzy, E5 mogłoby nastąpić. To jest takie normalne posunięcie. Tutaj, oczywiście też bicie nastą mogłoby nastąpić na D5, ale pionek odbija i przy okazji jeszcze nam się otwiera goniec na tej diagonali i wieża na E8, więc myślę, że bicie na D5 troszkę gorsze. Lepsze zagranie byłoby od razu E5, tutaj skoczek od razu musi się wpakować na E4. Wzmacnia to też tutaj nacisk na tego skoczka, i wchodzą pewne konkrety. Tutaj białymi by raczej trzeba było zagrać A3 od razu, wyjaśnić sytuację z tym gońcem, z tym związaniem, ale czarne od razu oczywiście wybijają na C3. Tutaj pionek by wybił na C3 i można zagrać bardzo ciekawie, mianowicie ruch C5. Ruch C5 jest posunięciem, które bardzo fajnie walczy o centrum. Pozycja jest niezwykle złożona w centrum. Tutaj, żeby was nie zmyliło, białe tutaj nie mają jakiejś ogromnej. Krzywdy po prostu pokazuję wam, jaka jest bardzo bogata gra w grze środkowej w tym otwarciu. Tutaj na przykład jakby nastąpiło F3, żeby tego skoczka odgonić. I teraz pytanie: gdzie ten skoczek ma uciekać, moi drodzy? No bo nie ma za, za bardzo dobrych pól, jak widać. Jedyne słuszne pole to jest na przykład na G5, ale. H4 i również skoczek nie ma żadnej konkretnej ucieczki, tak żeby, żeby, żeby się nie stracił, tak? W tym momencie. Niestety ruch F3 do najlepszych nie należy, bo mamy tutaj wtrącenie Hetman H4 i na przykład po takim ruchu. G3, które raczej jest obowiązkowe, gdyż na przykład jak, het, jak król zagra na E2, no to tu jest opcja. Hetman F2 robi się bardzo niebezpiecznie i w zasadzie przegra na białek, więc trzeba grać G3. I tu mamy bicie na G3, bardzo ładny ruch. Oczywiście, jak bicie na skoczka, no to bijemy wieże. Na przykład Hetman F2 to jest też dobre posunięcie obronne w danym momencie, ale po skoczek F5 skoczek broni tego Hetmana. Widzimy, skoczek fajnie się znalazł z tego miejsca E4 na F5. No i ta pozycja jest po prostu wygrana dla. Czarnych, tak mówię, już wygrana, dlatego że na wyższym poziomie tutaj czarne bez problemu sobie radzą. Oczywiście, na poziomie niższym y, może się zdarzyć jeszcze wiele. No ale tak oczywiście nie poszło. Mogłoby na przykład jeszcze w tej pozycji nastąpić. Na przykład goniec D3 to też jest spoko ruch, dlatego że atakuje od razu skoczka. Ale czarne nic sobie z tym nie robią, moi drodzy. Tutaj trzeba grać aktywnie. Skoczek C6 wzmacniać, atak na punkt D4 i na przykład, jakby goniec wybił skoczka, pionek by wybił, hetman by wybił na przykład na E4. To mamy tutaj bicie na D4. Troszkę daleki wariant, ale niezwykle ciekawie tutaj może się zapowiadać. I teraz uwaga, jeżeli białe wybiją na d4, no to jest pozamiatane, po prostu bijemy na d4, wymiana jest raczej nieunikniona, bo jeszcze atakujemy wieżę, no ale na przykład jak białe zagrają dosyć agresywnie, agresywnie w takim sensie, że szybciej wyprowadzą figurę za cenę pionków, no tutaj czarne tego pionka mogą przyjąć i na przykład uwaga skoczek g5, no robi się groźnie, bo teraz tak, grozi wzięcie tutaj pionka z matem, no i trzeba jakoś zagrać konkretnie, jedynie sensowny ruch to oczywiście jest g6, żeby bronić, mat, bronić mata na H7, ale Hetman uparcie idzie sobie na H4. No i wielu z nas już by tutaj spanikowało i miało ym, palpitację serca, moi drodzy, bo y, grozi Mat na H7. No trzeba zagrać H5, ale tak patrząc ludzkim okiem, no to G4 wchodzi i chce nam tutaj rozbić tego pionka. Oczywiście tutaj lepszymi ruchami jest y, zrobienie roszady, na przykład lepszym ruchem jest zrobienie roszady oczywiście, ale jest skoczek E5 i broni tutaj. Tu się w każdym razie czarne w tym momencie bronią, ale co po G4? No, G4 rozwala tego pionka, ale nie musimy bić szachy. To nie warcamy, moi drodzy, nie ma obowiązku bicia. I tutaj, na przykład, mógłby zagrać Hetman na D3 pięknie, tutaj e, ograniczając króla. I na przykład, jak uparcie białe będą grały w ten sposób, to skoczek D4, moi drodzy, można się białymi poddać. Grozi Mat na E2 i Grozi Mat na C2. E, koniec partii jest koniec partii. No wieża A2 jakaś tam jeszcze ratuje, ale C2 pionek zaawansowany no groźnie jest. No jest tutaj totalnie przegrana. Poza tym w najgorszym wypadku dla czarnych jest tutaj obrona hetmanem na H7. No cóż, zabraliśmy daleko, ale tak nie poszło. Zajmiemy się posunięciami, jakie były w partii. Widzimy, że już po pięciu posunięciach można sobie nieźle poanalizować dalszą grę. W tym momencie po D6 goniec zagrał na D3 i skoczek kulturalnie poruszył się na C6. Ja często powtarzam, że w gambicie hetmańskim, w tego typu strukturach, skoczek nie powinien wychodzić przed pionka C7, ale to już ma swoje poważne uzasadnienie. Przede wszystkim goniec jest oswobodzony, a e, tutaj na B4, a nie na E7 na przykład. E, poza tym od razu bezpośrednio atakujemy słaby punkt na D4. Znaczy słaby mówię, mówię dlatego, dlatego, że ten pionek nie jest w tym momencie broniony. No i na przykład, e, znaczy, nie, na przykład, zobaczmy co było w partii. Tutaj nastąpiło skoczek na E2 i uwaga, czarne zagrały bardzo ciekawe posunięcie. Strasznie mi się to podoba, bo tutaj ja z miejsca bym od razu logicznie zagrał E5. Myślę, że wielu z nas by ten ruch wykonało, żeby uwolnić gońca przede wszystkim i starać się władować skoczkiem na D4 z atakiem na Hetmana. No ale kramnik e, tutaj. E, Widział i nie widział, tak widział, ale nie widział. Zagrał bardzo dobre posunięcie, Goniec A5. Ciekawe posunięcie z piękną ideą, ale też prostą. Grozi skoczek B4, chociaż ta groźba nie jest jakaś piekielna, dlatego że wymiana tego gońca tutaj białe by się na to godziły bez problemu, dlatego też zrobiły roszadę, bo inaczej Karsen. No, w tym momencie panowie mieli po dwa Karsen miał dokładnie 2,776 ranking, Kramnik 2,759. Ci arcymistrzowie, nawet w grze na ślepo, potrafią wykonywać i oceniać pozycje bardzo dobrze i wykonywać dobre ruchy, oczywiście. Idea jest taka. Goniec A5 przemieszcza się na B6 i mocno atakuje punkt D4. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli na przykład. Tutaj pojawiłby się goniec na e3, to jest piękne zagranie skoczkiem na g4 z atakiem na tego gońca i w późniejszych ruchach tutaj e5 z otworzeniem tej diagonali. Wygląda to niezwykle interesująco dla czarnych, moi drodzy. Tutaj od razu Carlsen postanowił zagrać d5, zaatakować skoczka, wyjaśnić sprawę w centrum. No i Kramnik oczywiście wykorzystuje tą okazję i zagrywa sobie skoczkiem na b4 z atakiem na Hetmana i gońca. Hetman poruszył się na d2. No, takie posunięcie dosyć myślę, że nieciekawe, gdyż zasłania gońca na C1, aczkolwiek. Broni gońca, no i wszystko wydaje się ok, ale kramnik już postanawia zagrać konkretnie. Przede wszystkim nie bije gońca, tylko na razie wyjaśnia sytuację w centrum. To jest sprawa zrozumiała, otwiera gońca. Tutaj e, Carson wybił pionkiem. No i moi drodzy, e, skoczek na G4. Niezwykle interesująca rzecz. Jeszcze tylko wspomnę co o tym skoczku, bo często się mówi, że groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, i to prawda. Dlatego też skoczek od razu nie wybija. Na D3 pozwala tutaj wejść skoczkowi na G4. Może będzie opcja skoczek E5, też wygląda dosyć ciekawie. I tutaj goniec zagrał na B1. No właśnie, to jest ten ruch, który nie jest najlepszy w danym momencie, ale zastanówmy się, co by było od razu po zagraniu na przykład H3, bo taki ruch trzeba brać pod uwagę. Pytanie, czy bijemy tutaj na F2 skoczkiem lub gońcem? No nie, tutaj takie rzeczy niestety nie przechodzą, dlatego takie h3 można by było zagrać bez problemu. Grozi po prostu wzięcie skoczka. Ten skoczek musiałby się przetransportować na e5, ale to też wygląda świetnie, dlatego że dwa skoczki z stępem atakują tego gońca i goniec musiałby na przykład zagrać na b1, ale w tym momencie moi drodzy mamy bardzo fajne taktyczne uderzenie i spróbujmy to znaleźć. Oczywiście można zawsze, jak zawsze sobie zatrzymać film. E, tutaj jest strzał na H3 i widzimy, że nie można odbić pionkiem, bo mamy skoczek F3 z szachem, wzięciem Hetmana. E, w następnych ruchach na przykład mogłoby nastąpić A3, odgonienie skoczka i skoczek A6. Jasne, że ten skoczek A6 może nie stoi zbyt dobrze, to jakieś B4 mogłoby nastąpić, ale mamy pionka więcej, ten goniec w następnym ruchu ucieka, pionek więcej zdobyty i widzimy, że F4 jeszcze nie można zagrać, tutaj goniec świetnie to kontroluje. Ta nala jest przepiękna, niekontrolowana przez gońca. Tak, mogłoby nastąpić. Tak, nie nastąpiło. E, poskoczek G4, goniec poruszył się na B1. No i moi drodzy, teraz Kramnik wykorzystuje swój niesamowity zmysł e, szachowy i zagrywa Hetman na H4. Taki ruch myślę, że e, znajdziemy. Przede wszystkim znajdziemy. No, e, widzimy, że tutaj jest piękny atak na F2. Potrójny atak, a przy okazji jest atak na H2 z groźbą mata. E, no, jedyna chyba słuszna obrona to jest zagranie Hetmanem na F4, żeby bronić. Jednocześnie dwóch punktów. No i, no i dobra, to wszystko wygląda pięknie, grozi po prostu h i wymiana Hetmanów, jak nastąpi, to białe są w domu. Jak grać dalej czarnymi moi drodzy? Spróbujmy zabawić się tutaj. W umysł kramnika. Niesamowity, genialny człowiek, genialny, genialna pamięć, moi drodzy. E, niezwykły talent. Tutaj kramnik zagrał F5. No bo trzeba otwierać kolejną figurę do ataku. Dlaczego by nie? Tylko teraz się zastanówmy: przecież, jak zbije pionek na F5, no to wybija goniec. No właśnie, i tracimy w ten sposób gońca. No nie, moi drodzy, nie tracimy tutaj gońca, ponieważ e, jeżeli, goniec, e, jeżeli pionek bije na F5, goniec bije na F5 i goniec bije na F5. To wieża wybija na F5 bez problemu. Hetman jest przywiązany do tego. Pionka H2, inaczej tutaj czarne dają mata. Jeżeli by na przykład w tej partii nastąpiło, w tej pozycji by nastąpiło Hetman na G3, no to byśmy spokojnie mogli szybko wymienić. Tutaj bicie pionkiem myślę, że nie jest zbyt dobre. Skoczkiem raczej trzeba wybić, żeby bronić na E4. Szybka wymiana na E4 to jest dobre zagranie, dlatego że tu zostaje izolowany pionek, słaby pionek. Przy okazji wieża pięknie atakuje na F2. Tutaj, jeżeli skoczek wybije na E4, moi drodzy, no to goniec F5, piękne posunięcie. No to teraz już w miarę łatwe. Chodzi o to, żeby spróbować wybić na E4. Jeżeli wybije goniec, to pada na F2, a jeżeli skoczek wybije na E4, to ten pionek leci na D5. No po prostu zdobywamy pionka i dalej mamy bardzo aktywną pozycję. Tu jeszcze wchodzi wieża 8. No żyć, nie umierać, grać w szachy, moi drodzy, w tej pozycji jest pięknie. Byłoby pięknie. Poszło F5, no i tutaj Karsen wybił tego pionka na F5. Goniec rzecz jasna wybił na F5 i nastąpiło H3, bo H3 raczej zagrać byłoby trzeba. No i teraz moi drodzy, zabawmy się w kombinację. Zatrzymujemy film i szukamy kombinacji ze strony czarnych. Ja już pokazuję rozwiązanie: mianowicie goniec bije na F2. Bardzo dobre posunięcie. Teraz zauważmy, jeżeli tutaj nastąpi bicie do końca. To oczywiście wybijamy hetmanem, hetman wybija skoczek wybija i e, liczymy materiał, mamy jakość więcej. Jeżeli król wybije tutaj może nie przestawia, już jeżeli król bije na F2 to bijemy na B1 z szachem i uciekamy później e, gońcem. Mamy jakość więcej. Pion więcej, no wygrana totalnie pozycja. No, jeżeli Goniec wybije tutaj nam na F5, no to wybijamy wieżę, broniąc skoczka. Także jest materiał więcej w tym momencie. Mógłby być materiał więcej, moi drodzy. Carsen zagrał król h 1. No i teraz jak zagrać dalej czarnymi? Myślę, że bardzo fajne zagranie. Goniec D7, Goniec. Odchodząc do swojego obozu, atakuje dalej przeciwnika. No, wieża się otwiera do gry, skoczek jest nietykalny, goniec broni, Hetman broni. Tutaj białe zagrywają Hetman G5. No i zobaczmy, że tutaj Hetman jest broniony. Oczywiście wymiana no nie jest zbyt korzystna dla czarnych. Myślę, że czarne i tak by sobie tutaj poradziły, wbrew pozorom, bo jest nadal pionek więcej, ale. Kramnik zagrywa bardzo silne posunięcie ponownie. No, zobaczcie, że y, tutaj mamy figury, wszystkie, które atakują króla jeszcze wieża. No, jest pięć figur, które atakują króla, coś tu po prostu być musi, nie ma siły. No, nie ma siły, moi drodzy, szukamy dobrego posunięcia. Jak zwykle zatrzymujemy sobie film, a ja już mówię dalej. Goniec poruszył się na C5. O co chodzi? Goniec uciekł i nie broni Hetmana. Niewiarygodna sprawa, aczkolwiek, dosyć łatwa, jak się głębiej przyjrzymy. Jeżeli Hetman wybije Hetmana za darmo, powiedzmy, że za darmo, to wieża F1, skoczek G1 i dajemy Mata na G1 wieżą. Wygrana partia. Wieża tutaj wybiła na f8, wieża wybiła na f8. Zauważcie, że Hetman nadal jest nietykalny, gdyż wchodzi wieża f1 z tym samym skutkiem, co przed chwilą mówiłem. Tutaj skoczek zagrał na g1, no i oczywiście wieża f1 nie ma wyjścia, trzeba grać taki ruch, grozi mat w jednym ruchu. I teraz, moi drodzy, Karsen zagrał bardzo sprytne posunięcie. Goniec bije na H7, licząc na to, że Król wybije na H7 i tutaj Hetman wybije z szachem. No niestety, na niekorzyść tutaj Karsena, Kramnik zagrał bardzo dobry ruch. Myślę, że każdy z Was ten ruch znajdzie. Król H8, jak już wspomniałem, szachy to nie warcaby, bić nie trzeba i w tym momencie się Karsen, Magnus Karsen poddał, no... Y Totalnie przegrana partia, no nie ma co grać, tutaj jest takie związanie, zaraz grozi po prostu wzięcie Hetmana i wybicie wieży, zdobycze materialne, wszystko jest powiązane, grozi przede wszystkim bicie, więc ten nic tak musi zagrać. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za uwagę, polecam przede wszystkim prze przestudiowanie troszeczkę partii Kramnika, genialne, genialny szachista. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!